Nice of you to drop in. Threats on the attack! It's midnight, sir. I just wanted to wish you a Merry Christmas. You too. O, jak miło się zgrało akurat. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy Batman Arkham Origins. Czekaj. O Boże, wait, co ja robię? Miałem iść do kapelusznika najpierw. Dobra, moment. Kapelusznik. Właśnie, a propos, tutaj są takie tablice specyficzne. Zapamiętajcie je. A one są związane z pewnym dość intrygującym questem. Takim bardzo ukrytym. W którym odcinku wam go pokażę, ale jeszcze nie w tym. Yes, I understand. Yes, I understand, sir. Yes. No, sir. Of course. Oh, this is maddening. I'll have to look into refining the neural interface. Well, the good news, the best news, really, is that it works. You all listen. Maybe not as well as you should, but it's a start. That's always been the trouble, though, hasn't it? No one ever wanted to hear what Jervis had to say. He might as well have been invisible. But now? Oh, now you'll have to pay attention. Because you won't have a choice. No, ale... Yeah, I should tidy up a bit before my guest arrives. Ja też mam wybór, żeby cię powstrzymać. Kurde, ale mi to nie wyszło teraz. Wow, to mi się trochę nie udało. Are you fucking serious? Pan kapelusznik teraz. You came. How wonderful! It really is an honor to make your ever. Where's the girl? Whatever do you mean? Alice. Excellent. Then you know why you're here. What are you talking about? Oh, perhaps we don't see eye to eye after all. Let me remedy that. Tick tock. Watch the clock. What did you do? Jezek, rozwali po oczach. Welcome to Wonderland, Batman. Oh, it's where I first met Alice. You know? Oh, what grand adventures we had. No, to jest postrane. Poor sweet Alice. Lost and alone. I had to find her. Had to bring her home, and so I did. It was quite the journey, let me tell you. But she's here again. Safe with me. Yep. Still, forces of the Queen are everywhere, conspiring to reclaim her, which is why I brought you here. Who better to protect Alice than the Batman himself? Naprawdę ciekawi mnie jedna rzecz a propos tego miejsca. Czy to się dzieje w głowie Batmana, czy on naprawdę gdzieś tutaj teraz chodzi? Bo to... Znaczy dobra, wróć. Niektóre z tych rzeczy to są takie obrazy, które zresztą będziemy widzieli, będziemy tutaj wychodzili.
Ale wiecie, chodzi mi o to, że patrzę, gdzie my aktualnie się znajdujemy, nie? Wiecie, nie teraz jak Button to widzi, tylko faktycznie na jawie, gdzie my teraz jesteśmy. A i właśnie, a propos też Batmana i upgrade'ów, to pozbierałem sobie parę pakietów Enigmy, porobiłem też kilka razy mapki na wyzwaniach i ulepszyłem sobie co nieco bardziej postać. Tutaj wziąłem tak, to było, tego finalnie nie wziąłem jeszcze, a i tak to w końcu wezmę, ale wykupiłem sobie tak, do nadzorowości to chyba wziąłem z wami, termowizję chyba też, ale ulepszyłem sobie maksymalnie zakłócacz, no i batarang ulepszyłem do multiranga na 2 strzały i jeszcze został mi multirang na 3 strzały, no i tutaj tylko detonator zbliżeniowy na żel i większa ilość dymu, jeśli chodzi o kuleczki. No a potem tutaj właśnie ten te zastępstwo dla granatu mroźnego z Arkham City. Ale to później. Oh dear, it seems you've gotten yourself all turned around. Which way's in, which way's out? Oh dear, what is my route? No to raczej nie trzeba nikomu wyjaśniać, o co chodzi, nie? Gdzie typ stoi, tam ja po prostu muszę iść, nie? Well, well, you figured it out. But it taxed you, didn't it? Drained a bit of that willpower of yours, hmm? Thoughts getting heavier? Finding it harder to maintain control? Soon that man, soon. Careful now! It's not all flowers and tea parties down here! In fact, Wonderland's home to some rather nasty creatures. And it brings out the best. In the worst, you know. Don't worry, Alice is in very good hands. Martina. Get away from me! Oh my, it seems someone's forgotten her manners. You're crazy. Not crazy, Alice. Mad. There is a difference, you know. What it is, well, I can't remember. But you trust me on this. You must be wondering why I brought you down here. Well, see? I developed the most wonderful device. One that compels obedience. With weaker minds, it works quite easily. Stick my creation on their heads, and just like that, they're under my control. The stronger-willed individuals, however, require a bit of breaking in. And this, my friend, brings us to the here and now. You are my Humpty Dumpty, Batman. Your mind is shattering. And when I put the pieces back together, you'll be mine. Forever. O ile się założę, że tak nie będzie? Did you know time moves in 7 different directions here, but you've stuck to just one? Forward, always forward? Oh, how boring. So why don't we try moving back? No ja się nie mam kiedy odzywać, bo praktycznie on ciągle coś gada. Tell me what you see. Tell me. Is it scary? I hope it is. In fact, I hope it scares you to pieces. This is wrong, all upside down and inside out and wrong. Niby aktywuję, w sumie tylko rozwalamy to jak te komputery od zagadki. Stop it right now.
There's no winning down here, not for you. I'm in control. You play by my rules. You and Alice both. Do as I say. Do as I say right now. Co, coś ci chyba nie idzie? What the hell just happened? Poważnie, co się stało? Bo dziwne. Delikatnie mówiąc, to było dziwne. He just has to leave. Really now, you're becoming my pet peeve. Boże, to jest przerażające, nie? Żebym przebrał ten strój na Alicję. Don't worry, you're safe now. The police are on their way. Everything's going to be all right. No, it's not. No to już popierdolone, nie? Cierpi na obsesję i urojenia, były neurolog. Zapisy sugerują brak kontaktu z rzeczywistością, wiedza na temat środków chemicznych i urządzeń służących do sterowania umysłem. Choć nie jest groźny pod względem fizycznym, prowadzone przez Techa badania nad chemią mózgu i hipnozą stanowią zagrożenie dla osób, które go niczego nie podejrzewają. Nazwisko Techa widnieje w aktach wielu nierozwiązanych spraw i ma w wielu listach osób obserwowanych. Organy ścigania tylko czekają na jego następny ruch. Ma niezdrową obsesję na punkcie Alicji w Krainie Czarów i uważa się za postać z tej bajki. A, czekajcie, ktoś tam jeszcze był? A, właśnie, Barbara. Uczennica szkoły średniej. Pamięć fotograficzna, wiedza na temat infrastruktury telekomunikacyjnej, bezpieczeństwa sieci, wspiera alternatywne formy przestrzegania prawa, haker. Barbara jest córką Jamesa Gordona, komisarza policji. Choć ma zaledwie 15 lat, wyjątkowo dobrze rozumie, w jaki sposób funkcjonuje miasto i dostrzega toczącą je korupcję. Jako jedna z nielicznych pojmuje cel, jaki przyświeca Batmanowi i popiera jego działania. Zagorzałość Barbary w ujawnianiu aktów korupcji może pewnego dnia wpędzić ją w tarapaty. Należy jej dobrze pilnować, aby zapewnić jej bezpieczeństwo. Jak widzicie, już coraz mniej mamy tych wszystkich tych, nie? O, patrzcie, tutaj właśnie ten obraz, o którym mówiłem. Jeden, drugi, trzeci i czwarty, nie? Wracający batarang nie jest jakiś mega zajebisty, nie? Ale na przykład w łowcy się przydaje, wiecie, żeby odwrócić uwagę. Wtedy ty nie patrzysz się tam, gdzie my rzuciliśmy, tylko właśnie w drugą stronę. Jest właśnie taka fajna opcja, żeby go zajść od tylca, nie? No bo na tyle odwrócić uwagę, żeby zrobić coś więcej. No, jakim prawem? O, właśnie, a propos, tutaj mamy kolejny z tych symboli Anarkiego. Skanujemy, dostajemy za darmo expa i jeszcze. I jeszcze dostajemy jakieś informacje. Pokażę wszystkie te informacje, wiesz, tak jak robiłem to wcześniej, w takim bonusie, nie? Nic nie ma. Szkoda. Ale to dopiero później, nie? Bo jak będę dopiero... Będzie taki odcinek, taki powiedzmy bonusowy, w którym po prostu pokażę takie właśnie archiwum, nie? Jak to robiłem w poprzednich częściach Batman Arkham. Bo teraz to nie ma zbytnio sensu, nie? To już na dzień dobry mamy trupa. Okej, tutaj pamiętam, że był pakiet. Getcha. No i co? Zakłócasz. Żegnamy.
chyba alarm przy okazji też wyłączyliśmy. Bodies everywhere. The Joker may still be here in the vault. I should use caution. They're all dead. There's something more sinister going on here. Oj tak, o wiele bardziej złowieszczego. Dobra, otwieraj. No to co, panowie? Dzień dobry. Chociaż to mi dowadzi dobry wieczór. Think you can just waltz into my bank, huh? Roman, I'm here for the Joker. The Joker? Never heard of him. How about you, dog? Know the Joker? The who? And you, sir? Name Joker ring a bell? You son of a bitch! You think you can steal from me? I got away with it? You're a dead man. Dead! Count you to play along! Yes, Dion. It's been you this whole time. You hired the assassins. You've been running Sionis's operation. Well, technically it's my operation now. Isn't that right, boys? You got me. Now let her go. Oh, life would be so simple if you were all I wanted. No, no! You're just a teeny little distraction compared to what I've got up my sleeve. Here, have a laugh on me! You hear that? Sounds like 8 tiny reindeer! She's dead. I'm telling you, he ain't dead. If he was dead, there'd be a body. There ain't no body! Well, since I know that's impossible, I'm going to let you reconcile my vision of reality with your version of reality. And in case your pea brain can't parse big words, I'll translate it into thug speak for you. Kill the bat, or I'll kill you! Any sign of him? So the Joker knows I survived the explosion. I need to hurry before he kills Sionis. Or anyone else. If I find his ass, I'm gonna punch you in the face. As your new commander-in-chief, I've got one simple order for you. No one gets out of that bank alive. Since you can't find Batman, maybe you could at least find the lucky fella he just introduced his fist to. My eyes! He's right! This guy's face is rearranged! That's all it takes to knock you out?
don't think it would get this rough. I'd have dumped my $50 million into the full body cast supplier market. Yeah, he's down and out over here. Jakby oni naprawdę nie ogarniają, że ty obok nich właśnie poleciał pod sufit? W cudzysłowie. Dobra, ten soniczny jeszcze. Can you hurry it up, Batman? The sooner you knock these remaining dimwits off, the sooner I can cancel their disability benefits. Złapał nikogo, to może teraz będzie lepiej. This ain't funny. I'm gonna get my teeth kicked in. Two men alone against a superior adversary. Impossible odds. Oh, it's the stuff dreams are made of. Ah! Of course, I'm guessing this is going to be more of a nightmare. This from the future. It's a noisemaker! He's led me into a trap! Dobrze, że się chociaż tego sam domyśliłeś. Stop! Stop! Where's the Joker going? Guy's nuts, man! Killed about a quarter of black masked men when they wouldn't take orders from him. Unless you want to join them, talk. He said something about the steel mill. That's Sionis's mill. It's Joker's mill now. Ain't no way you're getting in there. I didn't ask for your opinion. Alfred, pull schematics on Sionis Industries' steel mill. Joker's taken Sionis there. He's going to kill him. Unless I get there first. Joker sounds dangerous. He's taken over Black Mask's operations and slaughtered the men who wouldn't turn. He's the one who hired the assassins. And it must be he who ordered the bombing of the GCPD. Oh, dear Lord, shouldn't you think about letting the police handle this one? Not a chance. He's mine. No to jest zabawne, że w sumie policja nie da sobie rady z Jokerem. Joker. Imię, zawód, miejsce pobytu nieznane. Kolor oczu i włosów zielone. 1,85 m wzrostu, 75 kg. Psychopata, nadzwyczaj inteligentny, nieprzewidywalny. Przygotowałem się na spotkania z opryszkami, zabójcami i złodziejami. Przestępcy oraz ich metody są coraz bardziej przerażające, ale nigdy nie wyobrażałem sobie kogoś takiego jak Joker. Informacji o nim nie ma w żadnej bazie danych o przestępcach. Jeśli wierzyć aktom, pojawił się znikąd. Wydaje się niezwykle zręcznym, psychopatycznym szaleńcem o sadystycznych zapędach, obdarzonym wysoką inteligencją. Jego specjalność to wywoływanie chaosu oraz powodowanie zniszczeń i ludzkiego cierpienia. Doskonale zna się na materiałach wybuchowych i broni palnej. Jednak pomimo ewidentnego szaleństwa udało mu się przeniknąć do gangu Czarnej Maski i przejąć jego ludzi. Przez swoją skłonność do bezmyślnego i niczym nieuzasadnionego niszczenia stanowi zagrożenie dla całego miasta. Należy go bezwzględnie powstrzymać. Prawda. Ale widzieliście to, ale to wiecie co zabawne, to jest... Come on, nie wierzę.
No, aha, w wszystkie sekundy grałem co wyjebane, czyli kurwa klasyka. Okej. A, dobra, już pamiętam co to jest. I w sumie możemy się tym zająć teraz. Tak wiecie, troszkę fabuczniaków i troszkę... troszkę fabułki. There's nothing here. Shiva, trying to collect the bounty? That's just a consolation prize, in case you fail the test. Test? I don't have time for this. Somewhere in New Gotham, an innocent man is about to die. And we both know you won't allow that. So the question is, can you find him, Batman? Can you save him? Oj, znajdziemy. Dobra, facet jest tutaj. Bo w Barley chyba, nie? No, niedaleko. Dobra, to... Przelećmy się tam. Come on. Multiple calls available. Sending them out in priority order. We're in. Dobra, poszło szybko, czyli tak jak lubię. Teraz lecimy dalej. O, ciekawe. Spoko, nie umrzesz. Ach tak, te... A la ninjasy, kurde. Kurwa, i fukuje taka trapska. Fun fact? Ona atakuje 4 razy. Jeśli chcecie robić właśnie te kontra na ostrze, to trzeba 4 razy dobrze w tym momencie wciskać przycisk. A czemu to zostało przerwane? Idź. A jak ci się wydaje, co próbuję zrobić? No kurde, już moja stopa była szybsza niż jej ostrze. Bez jaj. Dobra,
Najpierw powinno być bezpiecznie dla niego i tak też jest w istocie. Rundu nie ma. Staję mordo, mamy do pogadania. Please, don't hurt me. Who did this to you? They were all covered up, like ninjas. Shiva. Who? Where are they now? I don't know. My partner shot one of them and split. They finished stringing me up and took off after him. You should call the precinct, have them send a car for you, then find some place to wait. Will do. Thanks. I should be able to pick up a blood trail. This should lead me to the other officer. Że te mikroskopijne po prostu ślady krwi, nie? Których nie widać gołym okiem. Trzeba użyć tego detektywa, żeby właśnie za nimi podążać. Znaczy, tu? Nie ma. Już tak. Zresztą bardziej ma teraz związek z tym, że wiecie, to jest pod śniegiem, więc logicznie, że tego nie widać. Ja tam pamiętam mniej więcej, gdzie on się znajduje, ale lepiej będzie po prostu iść za tymi śladami faktycznie. A, kolejna z tych tablic. Okej. Okay. Nie. To kiedy indziej. Dobra, to rozłożenie tej pelerydy wyglądało dziwnie teraz. Czyli tak leciał w pionie prawie, i prawie tipoza zrobił, po czym rozłożył tę pelerynę. Intrygujące by to było nawet. A już tam widać tego typa. Jeszcze jest wbite ostrze normalnie tutaj, nie? I'm too late. Ale patrzcie to, nie? Drugi raz nie popełnił tego samego błędu. Why did you kill him? Because you wouldn't. He was corrupt, a murderer. But there's no justice in this. What do you know of justice? Behind bars or beyond them, these people never change. As long as they live, Gotham is stained. This isn't the way. And here I thought you might understand. Still, the test must continue. Meet me at Sheldon Park. I need any unassigned unit for special assignment. Stand by. No, z siłą przyjdzie na walczyć i z chęcią to zrobię, bo przyda się to do... Kurde! Close. Przyda się to, żeby mieć... Przyda się to, żeby mieć krytyka odpalonego. Dobra, niech to się tam pododaje wszystko. Patrz, 10 tysięcy po prostu za dobrą walkę dostanę teraz. No, jeszcze druga część. Okej, okay. No i lecimy do Shivy. Dobra, no najbliżej do niej to będzie stąd, więc... O, chociaż w sumie? Już nie, bo ja nie, bo jak tutaj przyjdę, to się może zrygolać fabuła, tego nie chcę. Lecimy do załuków w takim razie. Dobra, tamtych obijamy i lecimy tutaj.
Okej. Tutaj pamiętać będzie te wieże z Arkham City, co nie? See, the boss has decided that on account of it being Christmas. That's the freak! Let's get him! They ain't gonna recognize your body when I'm done with you! I'll rip your arms out of there, shocking! Okej, okay, nie do końca taki skok chciałem tutaj wykonać, ale niech będzie. No i teraz już tego dokończyć dzieło. Gleba! No i ładnie. Tutaj za Shivę właśnie dostajemy krytyka. I to chcę sobie dokonać jak najszybciej. Chcę tutaj brać kolejne. Myślę, że większa ilość dymu to będzie dobre. No, już się to podliczyło, więc mogę na spokojnie tutaj sobie wejść. I to jest kolejna walka, którą warto robić bez tego. Why did you come? Don't you have a city to save? You killed a man. Yes, a lesson that seems lost on you. And many more will die if you do not learn it. Then you'll stand trial for all of them. I admire your passion, though your cause is flawed. Now, let us fight. Do not Kurwa! Nie, nie, nie. Zrobię to hitless. Może nie za pierwszym razem, ale zrobię to hitless. Why did you come? Don't you have a city to save? You killed a man. Yes, a lesson that seems... Dobra. Now let's see how you handle this. Gleba. Earn your place or die. Aha! Chciałem zrobić powalenie na ziemi wielokrotne, a mi kurde wykonało powalenie kombinacyjne. Nice. Now pay it. You can. Let's test. Let
No, pay it. No poddaj się, kobieto! Nie wygrasz ze mną. The test is ended, and with it your life. No chyba po twoim trupie. Enough. O, Boże, w końcu. Skilled, honorable, devoted. I see now why the master has chosen you. It seems we have both learned something today. I don't care about you or your master. I'm bringing you in. No, you're not. But you have earned a reprieve. I hope in time you come to realize how wrong you are about Gotham. It is not meant to be saved. It cannot be saved. Only cleansed. And from the ashes, reborn. Wydaje mi się, że jej mistrzem jest chyba Raish. I'm sending you two sets of coordinates. One is for a body, the other's for a survivor. Make sure they get to GCPD. Of course, Sam. Shall we consider the case closed, then? For now. I doubt tonight's the last I'll see of Shiva. No. Oczekiwanie na plik poszukiwanego. Ale tak, no ogólnie to jest koniec. Shiva pokonana i no, jej już tutaj nie uświadczymy. No, bynajmniej nie jako przeciwniczkę. No, czyli zostało nam 4, jeśli dobrze liczę. Nie, 5. Bane, Copperhead, Deadshot, Electrocutioner. No 5, jeszcze świetlik, bo 2 schwytaliśmy, a jedna jest pokonana. Ale w sumie pokonaliśmy 3 tak naprawdę z 8. Jezus, ale jak ja się irytowałem przy tej walce. Chyba 10 powtórka to, jak mi się w końcu udało ją rozwalić. No, a krytyki się oczywiście przydadzą po pierwsze do wyzwań, a po drugie po prostu w walce. Bo jest to zajebista rzecz. Dobra, to tu jest dalej. Bez używania detektywa. I 4 egzotyczne. Gzyms, Zarogu, Żel i Szyb. Kurde, to byłoby akurat zajebiste właśnie w tym. W tym banku. Tutaj bez przewróceń. Jest dobre, tylko... Właśnie jest problem taki, żeby... Że to ukończ bez detektywa i nie dając się zauważyć. Niestety tego i tego nie da się zrobić po sobie, no bo to jest niemożliwe. Bo tutaj trzeba się pokazać, żeby zaliczyć wyzwanie. 4 głośne, skratki odwrócone z knockoutem i z gzymsu, okej. Okay. No i tutaj ukończ na co najwyższym wysokim poziomie, unikając zauważenia. Ja pierdzielę. Dobra, czyli teraz co? Użyj, przejdź bez detektywa. 4 egzotyczne, bez przewróceń. Okej, okay, czyli jak będzie kolejne łowcy, to mogę te 2 zrobić. To mogę w sumie zrobić na takim daszku, bo to też się liczy. Jako właśnie przewrócenia i tak dalej. No ale dobra, zobaczymy. Czy zaliczy, znaczy ja zobaczę, czy to zaliczy. Żałuję, że na trybie wyzwań nie mogę tego wykonywać, nie? Bo niestety tam są wyzwania Mrocznego Rycerza wyłączone. A szkoda, bo już bym sobie być może nabił nawet w maksymalny poziom. No kurde. Już bym leciał. Tam się udamy, ale dopiero w kolejnym materiale. Chyba, że coś się pojawiło może na mapie. Nowego. Ale jak tak patrzę, to nie widzę. Dobra. Czyli tak, mi ewentualnie zostało przesłuchać paru dostawców i potem zająć się czymś innym. Muszę też spróbować w końcu przejść przez ten most bez używania wyrzutni. No, bo poza oczywiście samym wleceniem do niej. Tak dalej, tak dalej. Dobra, to wiecie co, to się jeszcze możemy wrócić do jaskini i zobaczymy, co ma Alfred do powiedzenia. A ja przy okazji pobawię poza nagraniem kolejnymi mapami i być może nabiję sobie kolejne punkty. Być może, prawie na pewno nabiję sobie kolejny punkt, jak za zrobienie 4 wyzwań dostanę 90 tysięcy exp. Ah, there you are. I was beginning to worry. Any luck digging up dirt on Enigma? I'm afraid not. He's very good, sir. Too good, perhaps. Don't sell yourself short, Alfred. I'm only being realistic. Listen, disable more of his towers and I can locate him. Then we won't have to search for information. He'll give it to you himself. I'm on it.
Nie, to jest prawda akurat. Tylko niestety, dopóki nie pocisnę jeszcze bardziej fabuły, no to tych pozostałych dwóch wież nie wyłączę. Czytaj też nie zniszczy tych przekaźników sieciowych. No ale to nic. Dobra. To ja zabieram się do wyzwania, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Batman Arkham Origins. Do usłyszenia i do miłego. Cześć!